Najpierw udało się zdobyć dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę i modernizację PSZOK-u. A teraz kolejna dobra informacja. Wreszcie zakończy się ręczne doczyszczanie selektywnie zebranych odpadów w suwalskim PGO. Spółka pozyskała niemal 11 milionów złotych wsparcia z Unii Europejskiej na budowę instalacji segregacyjnej. Całość tego przedsięwzięcia będzie kosztować prawie 20 milionów, z czego całkowity koszt inwestycji wynosi 19 894 tysiące. Z tego dofinansowanie wyniesie prawie 11 milionów, a dokładnie 10 996 tysięcy, czyli wkład własny spółki, która musi ponieść na tą inwestycję, wyniesie 8 898 tysięcy złotych. W ramach tej inwestycji powstanie nowa hala i w tej hali zostanie zupełnie zorganizowana nowa technologia, czyli generalnie tutaj czynnik ludzki zostanie ograniczony do minimum. Tak, nowoczesność to przede wszystkim nowoczesne maszyny. Między innymi zostanie zamontowane sito bębnowe, które będzie wydzielać kilka frakcji odpadów. Następnie separatory opnu pneumatyczne służące do podziału surowca trójwymiarowego, czyli na przykład butelek PET na wybrane cechy charakterystyczne. Czy mogą te maszyny również wydzielać butelki na podstawie kolorów. Następnie będą zamontowane separatory metali nieżelaznych, separatory pozostałych metali, również prasa bolująca do surowców wtórnych, no i oczywiście różnego rodzaju przenośniki, niektórymi odpady będą po tej całej linii technologicznej wędrować. Dodatkowo zostaną zakupione dwie ładowarki teleskopowe, które będą musiały tą halę obsłużyć. Pomieści ona linię technologiczną o wydajności 5000 ton rocznie. Jak informuje ratusz, nowa linia ułatwi osiągnięcie wymaganego poziomu odzysku frakcji kierowanych do recyklingu, zmniejszy ilość śmieci wysyłanych do spalarni, co z kolei pozwoli w dłuższej perspektywie zapobiec istotnym podwyżkom opłat za odbiór śmieci. Realizacja inwestycji rozpocznie się w drugim kwartale przyszłego roku, a jej koniec zaplanowano na końcówkę roku 2022.